Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, w moim warsztacie. Słuchajcie, dzisiaj do testów wpadły mi takie ogniwa Leaf EPO4. Przysłała mi je firma, właściwie dystrybutor z Chin do testów. Ogniwa to są Hitiumy 280 Ah, słuchajcie. No i chciałem wam opowiedzieć o tym, co ja tutaj zauważyłem. Test będzie zrobiony na podstawie tego, co tutaj widzę i na podstawie tych urządzeń, które posiadam. Oczywiście testów tych baterii możecie wiele zobaczyć. Ja być może będę coś z tego budował, ale no, nie sądzę, żebym coś mógł zgrać to z moim magazynem energii, więc prawdopodobnie będzie to wykorzystane w jakiś inny sposób, a może wyślę to komuś w prezencie. Ogniwa oczywiście przychodzą w czteropakach, zapakowane są bardzo ładnie. Na przybitkach możecie zobaczyć sobie zdjęcia w tej chwili. Jest to zapakowane w karton, dosyć solidnie, w piankę, także nie ma obawy o to, że cokolwiek się tutaj uszkodzi. Słuchajcie, mam tutaj już wagę przygotowaną, żeby coś zmierzyć. Jedno ogniwo ładuje, już tam dużo mu nie zostało do końca. Z kodów kreskowych, które tutaj, z kodów QR, które tutaj są, wyczytałem takie informacje. Możecie sobie też po numerach sprawdzić. Data produkcji tych ogniw, jak widzicie, to jest 30 listopad 2023 rok. Tutaj pospisywałem sobie oczywiście te parametry, które wykryło mi po tym kodzie QR. Tutaj coś takiego i tutaj coś takiego. To jedno ogniwo jest 28 listopada, reszta jest 30 listopada. Słuchajcie, ogniwa wyglądają dosyć solidnie. No tutaj dużo mówić, jak takie porządne ogniwa Leaf EPO4, tak? Możemy spróbować je zważyć. Zobaczmy, co tutaj nam pokaże magiczna waga. A więc tak, pierwsze ogniwo spróbujmy. 5,38 kg. Drugie. 5,37. I trzecie 5,385. To ogólnie też waży 5,38, już ważyłem. Także bardzo podobna zbliżona waga. Dosyć ciężkie ogniwa, ale jednak dosyć dużej pojemności, tak jak widać. Oczywiście brandowane są naklejką. Zobaczcie, tutaj macie coś takiego. No i jeszcze sprawdzimy test pojemności. Oczywiście test pojemności będzie niestety nie taki, jakbym chciał, bo powinienem to zrobić dosyć dużym obciążeniem, żeby to porządnie zrobić. Niestety nie udało mi się zorganizować. Miałem problemy z obciążeniem, które tutaj miało do mnie przyjechać. Niestety się opóźni, więc zrobimy to jeszcze raz później. Oczywiście będą ze dwa odcinki o tych ogniwach. Zrobimy parę testów. Zobaczymy, co tutaj można powiedzieć o tym produkcie. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o geometrię tych ogniw, zobaczcie, one stosunkowo ładnie do siebie pasują, nie ma wielkich przerw, choć gdzieniegdzie minimalnie widać jakąś taką, widzicie, różnicę. Nie są idealnie proste. To są bardzo niewielkie różnice. Przypuszczam, że mieszczące się w granicach błędu, aczkolwiek możemy jeszcze je obrócić drugą stroną. Tak jak widzicie, są dosyć dobrze dopasowane. Nie mają wielkich szpar, tu jakaś minimalna. Tak jak widzicie, tak to wygląda. Jeżeli się mylę, oczywiście możecie poprawić mnie w komentarzach, może one powinny być idealnie proste. Tu zobaczcie, widzicie, jak to wygląda. Są to ogniwa na pewno nowe, gradacji A. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie filmu. Możecie sobie zobaczyć. One są dosyć tanie, z tego co widziałem, bo ceny w tej chwili się wahają za taki czteropak. Oczywiście licząc za sztukę 230 zł za sztukę przy czteropaku i 223 zł, jeżeli kupujecie 16 takich sztuk tych ogniw. Dobra, sprawdźmy sobie, jakie napięcia są tych ogniw po wyjęciu z opakowania oczywiście. Te trzy nie były ładowane przeze mnie, one zostały tak wyjęte i tak postawione. Zobaczmy, jakie tutaj parametry napięciowe będą panowały na tych ogniwach. Na pierwszym mamy 3,265, 6,4. Na drugim 3,264, tak samo. I na trzecim
identycznie tak samo. Czyli wszystkie ogniwa posiadają takie same napięcie, nie są całkowicie rozładowane, są naładowane oczywiście i gotowe do montażu, oczywiście przy całym procesie przygotowawczym. Dobra, teraz skupimy się na tym kodzie QR. Zobaczymy, czy ten kod tutaj jest prawidłowy, czy jest wytłoczony. Ja już widzicie, pozwoliłem sobie odkleić jedną naklejkę tutaj, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I tak jak widzicie, kod nie był szlifowany. Powierzchnia wygląda tak samo. Jest wyraźnie wyczuwalny pod palcem. Także wygląda to jak ogniwo gradacji A oczywiście. Nieużywane, nowe. Możecie sobie oczywiście, tak jak mówiłem, sprawdzić te numery. Ja tutaj już to zrobiłem. I tak jak widzicie, wszystko wygląda dobrze. Oczywiście końcówki są wkręcane. Oczywiście do zestawu takich ogniw otrzymujecie buzbary i śrubki. Zobaczcie, buzbary są miedziane. Są oczywiście powlekane ochronną powłoką. A skąd wiem, że są miedziane? Ano stąd, że sobie tutaj zeszlifowałem. Zobaczcie. Widzicie, jest kolor miedzi w każdym bądź razie. Sprawdźmy jeszcze magnesem, czy to jest magnetyczne. Nie jest. Śrubki oczywiście, mimo że są z nierdzewki, to nierdzewka też potrafi delikatnie przyciągać, ma jakąś domieszkę, ale same buzbary to jest czysta miedź. Czego mi brakuje w tych buzbarach? Brakuje mi oczywiście izolacji, która tutaj mogłaby być nałożona. Czasami taka izolacja się przydaje, żeby nie zewrzeć, po prostu ta izolacja zawsze coś ochrania. Ale można sobie zastosować tutaj na przykład termokurcz, tylko że jest to oczywiście dodatkowa praca, którą trzeba wykonać, założyć taki termokurcz. Tak czy inaczej, no, buzbary czyste, gołe, miedziane, w taki sposób się to prezentuje. Sprawdzimy sobie jeszcze wymiary takiego ogniwa, dokładne, czyli za pomocą miarki. Zobaczcie, miarka tutaj dokładnie stoi. Mamy 20,5 cm wysokości, nie licząc tych pinów wystających. Czyli samo ogniwo 20,5 cm wysokości, szerokości mamy tutaj ciut ponad 7 cm i kilka milimetrów, ze dwa bodajże. I jeszcze, co możemy zobaczyć, długość jeszcze tego ogniwa. I tutaj 17,4. Także tutaj macie wymiary takiego ogniwa. Dosyć ciężkie, 280 amperogodzin. Wykonane solidnie. Dobra, słuchajcie, ładowanie ma się ku końcowi. Zobaczcie, ogniwo utrzymuje dobrą temperaturę. Tak to wygląda termicznie, 24 stopnie. Tu jest ogniwo, które jeszcze nie było ładowane, a tu jest ogniwo, które się ładuje. Jest także 24 stopnie. To jest to rozładowywane. Przewody osiągają temperaturę 29 stopni. Tutaj na samym końcówkach 41 nawet widzicie. 34. Tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o zakres temperatur. Tutaj mamy oczywiście, tak jak widzicie, obciążenie 179 stopni na rezystorach. A samo ogniwo nie wykazuje oznak przegrzania ani żadnych innych. Jeszcze możemy zrobić to w ten sposób. Tak jak widzicie, to jest, jak mówię, ogniwo, które jest rozładowywane. To jest ogniwo nigdy nie podłączane. 22 stopnie. To tutaj ma, zobaczmy, 24 na dole niecałe. No i niecałe 25, około 25 u góry. Gdzie przewody osiągają, widzicie, 28-29 stopni. A to jest ogniwo, które się ładuje z tyłu. Tu jest ładowarka. Ona się oczywiście grzeje. A samo ogniwo, które się ładuje, także się nie grzeje. Także temperatury w normie, wydaje mi się. Już ładowanie, rozładowywanie, przepraszam, rozładowywanie ma się ku końcowi, także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Dobra, zobaczcie, test się zakończył. Właśnie skończyło chłodzić urządzenie. Test trwał 13 godzin 23 minuty i 44 sekundy. Pojemność 294 z groszem amperogodzin. Producent deklaruje 280, więc jest troszkę więcej. Standardowo przy takich ogniwach, wydaje mi się. Napięcie rozładowało do napięcia 2,5 V i energii wyciągnęło 841,5 Wh. A tutaj jest 896 Wh. Jest troszkę różnicy. Tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o te odczyty. Tu jeszcze rzut okiem na wyświetlacz. Podsumowanie łączne. Obciążaliśmy to prądem 22 A do spadku do napięcia 2,5 V. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te ogniwa. Cały proces rozładowania dosyć długo trwa, bo to 13 godzin, wydaje mi się, ale też prąd, jaki przyłożyłem, 22 A, to nie był wystarczający prąd, żeby to zrobić szybciej, oczywiście. I powinno te ogniwa się rozładowywać prądem 40 A. Niestety na obecną chwilę nie dysponuję takim sprzętem do tego testu dokładnym, aczkolwiek miałem go mieć, tylko niestety problemy techniczne wynikły i nie uzyskałem go na czas. Ale będę te ogniwa testował dalej, także zobaczycie, co będzie w kolejnych testach. Myślę, że spróbujemy coś albo z tego zbudować, albo po prostu puścimy to gdzieś dalej. Informacyjnie zobaczcie, kamera termowizyjna, którą używałem, to jest ta kamera Infiray. Bardzo dobrze się sprawuje, bardzo dobre urządzenie. Jeżeli zastanawialibyście się, czy kupić sobie takie urządzenie, to tego typu kamera termowizyjna naprawdę robi dobrą robotę. Ma bardzo duży zasięg, bardzo dobrą rozdzielczość. No dobra, słuchajcie, już jesteśmy po teście jednego ogniwa. Testowane było tylko i wyłącznie jedno ogniwo. Zapomniałem Wam dodać oczywiście, że w zestawie także dostajecie przekładki do tych ogniw. No i teraz trzeba by było się zastanowić, czy te ogniwa są warte tego zakupu, czy nie są warte tego zakupu. Słuchajcie, trudno powiedzieć po jednym teście, czy jest to warte. Jeżeli Wy planujecie przygodę z budową magazynu energii, co wychodzi naprawdę dużo, dużo taniej niż chcielibyście kupić taki gotowy zestaw, to oczywiście jak najbardziej warto się nad tym zastanowić. Tylko ten test oczywiście jednorazowy nie pokazuje wiele o tych ogniwach. Oczywiście będę testował to jeszcze kilka razy. Pokażę Wam jakieś charakterystyki z tych rozładowań. Oczywiście z normalnym obciążeniem także. W końcu może dojdzie to, co miało dojść do mnie, więc będziemy to obciążać normalnie 40 amperami, powiedzmy, i będziemy to rozładowywać. Zrobimy kilka cykli tych ogniw i spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski. Na dzień dzisiejszy nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o pojemności, oczywiście. Pojemność tego jednego ogniwa, bo tylko jedno przetestowałem, reszta będzie, tak jak widzicie, cały czas będzie testowana. No i może warto się zastanowić, czy kupić takie 280, czy poszukać większych, czy poszukać mniejszych. To zależy, kto co ma, jakimi środkami oczywiście dysponuje. I tak myślę sobie, że warto poczytać jeszcze. No, ogniwa przede wszystkim przyszły do mnie z magazynu w Niemczech, więc są dosyć blisko i nie czekałem na to długo, bo to trwało raptem 2 dni robocze. Także tutaj dostawa naprawdę bardzo szybka i solidna. Kurier przyjechał, zrzucił paczkę pod drzwiami, nawet nie pukał, więc bardzo szybko to się odbyło. Także no, dostawca, można powiedzieć, godny zaufania pod względem transportu. Jeżeli chodzi o jakość tych ogniw, to wizualnie nie jest źle. Pojemność tego pierwszego ogniwa, które testowałem, jeszcze raz podsumowując, też nie jest zła. Aczkolwiek to musimy sprawdzić jeszcze kilka razy. Finalnie podłączymy to w jeden magazyn energii. Taki 12-voltowy, powiedzmy, zbudujemy coś. Czy ja coś zbuduję? Kupię BMS-a. No i będziemy coś tutaj na moim kanale próbować obciążać to na dłuższą metę. Taki 12 V to już można troszkę swobodniej obciążać. No i są ku temu możliwości lepsze. Także obserwujcie kanał, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych ogniwach oczywiście. Piszcie, jeżeli mieliście z nimi do czynienia. Może macie jakieś pomysły, jakie są wady, zalety tych ogniw. Dostałem to jako próbkę do testów.
Więc proszę Was o opinię, czy mieliście do czynienia z tymi ogniwami. Ogniwa, tak jak mówiłem, Hit Humy, czyli jak to się tam czyta, zwał jak chciał. Być może ktoś z Was zbudował sobie już magazyn energii, może się wypowiedzieć na temat tych ogniw troszkę więcej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie materiału. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.